Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj mam dla Was małe otwieranie szardów. Jak widzicie, nie jestem na swoim koncie Łaka poprosił mnie o to, żebym otworzył dla niego szardy. Miały być wojdy, ale w związku z tym, że mamy 10x i jest tam Brogni, a tutaj na tym koncie go nie ma, no to postaram się tego chłopa trafić. Spójrzmy, tak, jest tutaj z niebieskich szardów, jest Brogni do trafienia, jeden z najlepszych legend w całej grze. Na początek może zerknijmy na to, co jest już tutaj na koncie. I mamy trzech Krisków. Jestem zazdrosny, ja mam tylko jednego, drugiego nie mogę trafić. Mamy już Mitrale, Ursuga, też bym bardzo chciał. Legend jest sporo. Rotos, kolejny, którego chciał, dwóch Kajmarów. Też bym chciał całych dwóch. Jak widzicie, jest to konto już dosyć wypakowane legendami i to takimi legendami topowymi. No ale brakuje Brogniego. Zatem mam nadzieję, że uda mi się ten błąd naprawić. Zatem przejdźmy do portalu. Jest 180 szardów, czyli na pewno jeden champion legendarny. Na pewno tutaj będzie. Będzie to ten nowy Raf Matab. On się tutaj już na pewno pojawi. No ale mam nadzieję, że przy tych 180, no konkretnie 179 szardach, ponieważ ten jeden jest zarezerwowany na Rafa. Mam nadzieję, że trafi się tam troszkę legend i będzie tam Underpriest Brogni. Zatem życzcie tutaj szczęścia. Zaczynam. Pierwsza dziesiątka leci. No, nie mamy podwójnych szans, więc będzie dużo niebieskich. No i zaczynamy. Zapłaciliśmy podatek. 10 niebieskich poszło. No i tu już lepiej. Zaczynamy od jakiegoś epika. Sachi. No, nawet drugi, Pitiless One, no ale nie po to tu jesteśmy, żeby zbierać epiki. No, czyżby znowu same niebieskie. Niestety nie ma podwójnych szans, to trzeba się do tego troszkę przyzwyczaić. Zilota. O, czyli na zmianę. 10 niebieskich, potem 2 epiki. Ale chcemy legendy. Venomage jest to champion, na którego są większe szanse. Bardzo dobry epik. No, czyżby znowu? No, znowu niebieskie. Czas najwyższy na jakąś legendę, prawda? I mamy Nazanę. Trochę niedoceniany champion, jest całkiem przyzwoita na klanbosie. Occult Brawler też na klanbosie jest, o, ten jest nawet lepszy jeszcze. Geomancer. Jest legenda, kto? Mortu Macabre, całkiem dobry. Niestety nie jest to Brogni. Jeśli miałem mówić o tym, że nie wiem, jak blisko jesteśmy Mercy system, no teraz został zresetowany. W każdym razie Geomancer, który jest tutaj też na 10x, bardzo dobry champion, warto mieć kilka kopii na Hydrę. No i mamy Mortu Macabre. Mam nadzieję, że jest nowy, nie zwrócił uwagi, czy już tam był. W każdym razie, co on ma? Na A1 atakuje jednego przeciwnika, 60% szans na wrzucenie Heal Reduction, o 25% możemy to zwiększyć jeszcze. Na A2 atakuje dwa razy wszystkich, każde uderzenie ma 90% na blok debuffs, to 100% można to zwiększyć. No, przepraszam, blok buffs, nie blok debuffs. I blok buffs nie może być rezystowany, jeżeli już jest Heal Reduction. I to są jego dwa skille. Tutaj ma jeszcze ukryty Peril. To jest skill, który jest koszmarem wszystkich, którzy chcą zaliczyć ostatni poziom na Nightmare.
albo na Doom Tower Hard, gdzie dwóch takich panów się może pojawić. Atakuje jednego przeciwnika dwa razy, ignoruje shield, ignoruje block damage i ignoruje defense. I tutaj jeszcze jest block revive, także każdego może tym skillem zabić. A jak się go aktywuje na swoim pasywie, ascendowany, ma 20% szans na odblokowanie Prilla na jedną turę, kiedy jest zaatakowany. Czyli za każdym razem, kiedy zadajemy mu obrażenia, wtedy 20% szans, że to odblokuje. Dodatkowo ma 20% szans na napełnienie swojego turmider o 25%. Obrażenia oparte na HP, także może być, także on jest dosyć mocny. Może wiele znieść. Także Mortu Macabre, całkiem dobra legenda. Myślę, że dosyć nieco niedoceniany champion. Ok. Trafiliśmy jedną legendę. Liczymy na więcej poza tą gwarantowaną. I czy będzie jakiś epic? Same niebieskie. Czyżby znowu? No, dwa razy z rzędu. No i znowu to niebiesko wygląda. O, jest jeden epic i to będzie gwarantowany, tak? Druga Venomage. No i gwarantowany Raf ma tap. Szybko przejdę przez to, co on tutaj ma. Tutaj atakuje jednego przeciwnika, 50% szans na wydłużenie czasu trwania jednego losowego skillu o dwie tury. Jeżeli przeciwnik ma 50% lub mniej HP, to jest to 100% szans. Tutaj atakuje wszystkich, 100% szans na provoke na jedną turę, a na sobie umieszcza block damage. I mamy tutaj 3 tury cooldownu. Na A3 umieszcza increase resistance i reflect damage na wszystkich na dwie tury. 4 tury cooldownu i mamy passive, gdzie jego resistance zwiększa się o 50 punktów, kiedy wszystkie jego skille nie są na cooldownie. No i mamy jeszcze aurę, zwiększa resistance we wszystkich miejscach o 60 punktów. Także to jest ten gwarantowany. Zobaczmy, ile nam zostało. Tutaj nie zasłaniam, że jeszcze 60 shardów mamy, trzeba będzie miejsce zrobić. A może od razu zrobię miejsce i wrócę do Was, jak już to będzie gotowe. Jestem z powrotem, jest miejsce, 60 shardów pozostało, no i mam nadzieję, że w tych 60 shardach gdzieś kryje się Underpriest Progni. Także jedziemy dalej. Kolejna dziesiątka. Drugi Geomancer. I Farsalas, który jest bezużyteczny. No, czy jeszcze jakaś legenda się trafi? Na koniec Sion, jeden z najgorszych epików w grze, na którego zbieramy fragmenty z Daily Login Rewards. No, znowu niebiesko bardzo wygląda wszystko. O, jest Miscreated Monster, bardzo dobry też champion, świetny na pająka, na bardzo fajną tarczę daje, na skaraba też jest dobry. No i czy jeszcze jest dziesiątka jakaś? Na razie same niebieskie. No, jeszcze jedną błyskawicę. Klot. No i niestety, na koniec, ostatnim czempionem była Markt. Było dwóch Geomancerów, Mortu Macabre, Raf. Także są dwie legendy. Przejdźmy do indeksu, no tu chyba tu nie zobaczymy, czy to był nowy. Zobaczmy tutaj, czy Mortu jest. Tu jest ten, którego trafiliśmy. Tutaj go nie ma. Zobaczmy, czy w Wolcie. No tutaj nie patrzyłem. Tutaj wśród zrobionych nie ma. O, kolejne bardzo fajne legendy. Może tu są jakieś.
wśród niezrobionych. Nie ma mortu. Nie ma. Okej. Okay. Może nie trafili, nie było Underpriesta, ale przynajmniej są dwie nowe legendy. Jest Mortu Macab, jest Raf. Raf Matab, czy jak on się tam nazywa. Mam nadzieję, że tych dwóch dodatkowych Geomancerów. Swoją drogą spójrzmy. Może Geomancera też nie było. Tutaj chłopa nie ma. Tutaj. O, już ma dwóch zrobionych. No okej. Okay. Ale trzeci też się przyda na trzecią. Na Hydrę. No, mam nadzieję, że Łaka będzie szczęśliwy mimo i zadowolony. Mimo tego, że nie udało się Underpriesta trafić. No, ale z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Napiszcie w komentarzach, czy jeżeli otwieraliście, to czy udało wam się kogoś fajnego trafić. Kogoś, z kogo się cieszycie. A ja oczywiście czekam na podwójne szanse z moimi shardami. A na dzisiaj już się żegnam. Mówi do was Samael. Cześć!